Piotr Czech, dyrektor ds. Inwestycji, Biuro Inwestycji Euro. Jakie pytanie? Jesteśmy na budowie stadionu Euro, gdzie dzisiaj dzieje się coś nowego. Będą stawiane wręgi. Może pan przybliżyć, co będzie się działo właśnie na... Rozpoczyna się montaż pionowego elementu wręgu. Pierwszy element, który dzisiaj będziemy stawiać, to co widać tutaj za mną, to jest właśnie wręg, który będzie podtrzymywał dach stadionu. Czy może pan technicznie przybliżyć proces stawiania, skąd te wręgi są, jak przebiega cała procedura od przyjazdu do zamontowania, jak to w efekcie finalnym będzie wyglądało na stadionie? Dobrze. Więc te wręgi przyjeżdżają z Lidic, jadą do nas 3 doby, mogą podróżować tylko w nocy, bo to są elementy ponadgabarytowe. Następnie jest tutaj przygotowany plac premontażu. Na tym placu premontażu to są właśnie te namioty białe. Te wręgi są scalane do 2 elementów. One przejeżdżają w 4 częściach. Następnie jedna część pionowa, druga część pozioma tego wręgu. Część pionowa właśnie to jest ta, która teraz jest ustawiana. Po świętach będziemy stawiać wieże montażowe, to są elementy, które tutaj stalowe, które już znajdują się na placu budowy. I na tych wieżach montażowych będzie opierana, i na tej części pionowej będzie opierana część pozioma dachu. Docelowo ile wręgów stanie wokół areny i może ile będzie to wszystko ważyło? Docelowo stawiamy 82 wręgi, każdy, tak jak powiedziałem, w 2 częściach. Termin przewidywany na realizację tego to jest do końca lipca, także w lipcu będzie tak zwana wiecha, czyli postawienie ostatniego elementu konstrukcyjnego, najwyższego elementu konstrukcyjnego. Dziękuję panu serdecznie. Bardzo.